kapliczka Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu stoi współcześnie na rogu ulic Jana Zamoyskiego i Mazowieckiej przy posesji księży misjonarzy krwi Chrystusa w dzielnicy Ołtarzew. Przed wojną był to róg ulicy Adama Mickiewicza i Maurycego Zamoyskiego. Zmiana patronów ulicy z Maurycego na Jana Zamoyskiego nastąpiła najprawdopodobniej na skutek nieznajomości historii Ołtarzewa i wkładu, jaki miała kancelaria Maurycego Zamoyskiego w uporządkowaniu spraw Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa. Sam Maurycy Zamoyski był członkiem TMO. Zmiana nazwy ulicy Adama Mickiewicza w Ołtarzewie na Mazowiecką nastąpiła po włączeniu Ołtarzewa do Ożarowa w 1961 roku, gdzie była już ulica o nazwie Mickiewicza. Po rozpoczęciu prac remontowych kapliczki Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu w dzielnicy Ołtarzew zrodziły się następujące pytania. Kiedy kapliczka została wybudowana? Kto był jej fundatorem? Dlaczego umieścił odlew Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu? Kto i kiedy umieścił wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy? Jak kapliczka wyglądała pierwotnie? Podziękowania. Dziękujemy mieszkańcom ulicy Zamoyskiego za zaangażowanie się w remont kapliczki, zebranie funduszy, wykonanie większości prac. Dziękujemy pani Barbarze i Wiesławie za inicjatywę remontu i nieustającą troskę i opiekę nad kapliczką.
Kapliczka została poświęcona 3 grudnia 2019 roku przez biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej księdza Michała Janochę. Kapliczka jest miejscem spotkań okolicznych mieszkańców na nabożeństwach majowych. Pan Paweł Zdanowicz podsumował: pozostaje jeszcze pytanie, jaką intencję miał twórca kapliczki, umieszczając rzadko spotykane przedstawienie modlitwy w Ogrójcu. Może to był rok po powstaniu styczniowym, czy po zmaganiach wieloletniej niewoli naszego narodu ofiarodawca zaufał Bogu, mówiąc: bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje. A może w pełni ufając Bogu, chciał powiedzieć: nie moja, ale Twoja wola niech się spełni.